Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Muszę przyznać, że nie wiem od czego zacząć. Tyle się ostatnio dzieje, a zacznę proszę Państwa od takiej ważnej chyba sprawy, bo skoro jedno z najbogatszych państw na świecie, czyli Norwegia, przekazuje pomoc na Ukrainę w postaci 1000 dronów, no to chyba to jest ważna informacja. Tutaj czytamy, że Norwegia przekaże Ukrainie kolejnych już 1000 zwiadowczych dronów Black Hornet. Niektórzy z Państwa pewnie wiecie, o co chodzi, ale niektórzy nie wiecie. To ja Państwu przybliżę zabawkę, to urządzenie. Tutaj mamy właśnie opis w Wikipedii. Proszę Państwa, $195,000. Profesjonalny oczywiście system Black Hornet, $195,000. Tu widzimy żołnierza, który trzyma w paluszkach tego drona. Oficjalna strona Wikipedii. Sami zobaczcie Państwo, jakie to jest maleństwo. To musi być naprawdę potężna technologia. Ja tutaj mam taką 9-woltową baterię kwadratową. To mniej więcej by była taka wielkość, prawda? Tak, to by była taka wielkość, to tej wielkości dron, no plus ogon, tak, i wirnik. To, proszę Państwa, musi być high-tech i to musi kosztować $195,000. Ja przypomnę, że polski rząd zamówił za 14,5 miliona Black Hornetów, więc my za to oczywiście zapłaciliśmy. A tu mamy tego Horneta w powietrzu. Nieco inny niż na tym rysunku. No, widocznie różne wersje. Dron ewoluuje i mamy taką sytuację, że nawet Wielka Norwegia przekazuje hojny dar. Proszę Państwa, chciałem Państwu coś pokazać, bo Rosjanie znaleźli takiego drona i mamy właśnie nagranie gdzieś tam z frontu. Żołnierz trzyma w ręku i mówi, no takie cudo znaleźliśmy, gdzieś tutaj spadło koło nas. O, taką sztuczkę nasz parnie podnieli. Taką sztuczkę nasze parnie podnieli. To jest szturmowa grupa przeciwnika. To są, proszę Państwa, systemy po $190,000. Jak widzicie Państwo, troszkę różni się wielkością od tego, co widzieliśmy na oficjalnej stronie Wikipedii, tak? To jest tej wielkości przedmiot, a tutaj widocznie Rosjanin miał małą rękę i tak to wygląda. Proszę Państwa, chciałem teraz przy tej okazji przedstawić Państwu postać koszykarza amerykańskiego Shaquilla O'Neala. On już oczywiście nie gra, miał dość duże dłonie, 26,5 cm długości i 30,5 cm szerokości. Ja rozumiem, że szerokość w tę stronę, myślę, że to były dwa razy większe dłonie od moich. Jeżeli firma, która produkuje ten dron, helikopter, użyła do reklamy Shaqa O'Neala, no to rzeczywiście on może być taki mały. W praktyce jest to dokładnie to. To jest, proszę Państwa, Black Hornet. Super, hiper, tajna broń amerykańska, natowska, norweska. Ciężko stwierdzić, kto to produkuje. Można doczytać, to pewnie żadna tajemnica, ale to wcale tak nie wygląda, jak Państwo tu widzicie. No chyba, że Shaq O'Neal trzyma tego drona w ręku. To jest dokładnie, proszę Państwa, to, co tam walczy. Już Państwu pokazuję. Tu jak widzimy, tu jest bateria, ma cztery diody kontrolne, to są takie rogi na tej baterii, które stanowią stabilizator, tu jest jakiś czujnik, kamerka po środku i z boku też Państwu pokażę, on się troszkę różni, bo wiecie, proszę Państwa, trzeba dowartościować produkt. Ten nasz tu trzymany przeze mnie dron ma ten statecznik, ten ogon, no taki pręcik cienki, a ten ma tutaj taką zabudowę. Tu, proszę Państwa, widzimy, że są śrubki, widać, że tu są klapy rewizyjne, że tam, proszę Państwa, tam wirnik na przykład chodzi, że go trzeba konserwować i tak dalej. Nie, proszę Państwa, tu jest taki mały silniczek elektryczny, a tu jest po prostu kabel i to wystarczy w zupełności taka cienka tyczka. Zresztą, jak Państwo będziecie szukali Black Horneta za $190,000, to dokładnie ten model też znajdziecie. A, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego.
$75. To dzięki uprzejmości jednego z nas jestem w tej chwili w posiadaniu chwilowym takiego drona. To jest dokładnie ten dron, który kosztuje, proszę Państwa, $75, ale można też go sprzedać jako zamówienie rządowe za 195. Oczywiście odpowiednio opakowany, joystick do sterowania jest odporny na uderzenia i tak dalej. To, proszę Państwa, usprawiedliwia kwotę pieniędzy. I to chciałbym nam dać za przykład tego, jak się wyciąga od frajerów, od rządów pieniądze na zbrojeniówkę. Ile płacimy jak frajerzy za to, co w naszym imieniu tępi politycy zamawiają, a my nie mamy wyjścia, bo się nie znamy. Ale dziś już wiemy, dziś już nam nikt nie wciśnie, że Black Hornet to jest, proszę Państwa, coś niesamowitego. Jedyne, co różni ten Black Hornet za $70 od tego za $195,000, to zasięg. Ten jest znerfiony do 100 metrów zasięgu. Kolega rozpracowuje, dlaczego ma 100 metrów zasięgu. Być może, że po prostu tu jest taka antenka, z tyłka mu wystaje. Być może, że długością anteny idzie to wyregulować. Ci z Państwa, którzy jesteście tam krótkofalarzami, to wiecie, o czym mówię. A tamten ma kilometr zasięgu. Tym się różni oprócz ceny jeszcze. Proszę Państwa, sterowanie tym jest masakrą. Coś tam wiem o dronach. To jest jakaś porażka w ogóle w porównaniu z normalnym quadcopterem z systemami i stabilizacją, które też nie są takie drogie. Spokojnie 2-10 tysięcy w tym przedziale mamy wszystkie systemy możliwe w quadcopterach. Ale to jest, mówię, maszynka do wyciągania pieniędzy i powinniśmy być na to odporni. Druga sprawa, ściśle związana z Black Hornetem, który jest zakupiony dla polskiej armii, jest specjalna jednostka, proszę Państwa, która dysponuje taką tajną bronią, to cięcia budżetowe, to początek kryzysu, o którym mówię. Proszę Państwa, naprawdę Europę czeka potężny kryzys. Ten kryzys już jest. Będzie pogłębiany. Chodzi o to, żeby amerykański pasibrzuch miał zwrócone koszty wojny, którą tutaj prowadzi, a posłuszni mu politycy w poszczególnych krajach, jak i też zarządzający Unią, będą z nas ściągać te pieniądze, będą nam wmawiać, że jesteśmy ekologiczni, że jesteśmy piękni ekologiczni, że nie zatruwamy planety. Ta bajka będzie nam przyświecała, nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jak długo, ale będzie. Tu mam, proszę Państwa, pismo z 3 lipca tego roku. Dotyczy sprawy, proszę Państwa, policji w całym województwie kujawsko-pomorskim, ale już słyszałem, że w pomorskim też i najprawdopodobniej w innych województwach. O co chodzi? Komendant wydał polecenie, żeby funkcjonariusze z poszczególnych tam pokojów, gdzie funkcjonariusze pracują, gdzie robią całą tą pracę biurową, papierkową, żeby pozdawali czajniki elektryczne. Nie ma już takiego luksusu, że policjant będzie sobie, proszę Państwa, herbatę czy kawę robił, gotował wodę w takim czajniku. Chodzi o oszczędności prądu. Ktoś się może nawet cieszyć z tego powodu. Ja rozmawiałem z jednym z funkcjonariuszy, powiedział, no tak, ale przecież nikt im nie zabrania, taki już na emeryturze, taki, no co generalnie już może mieć w nosie, tak? Bo nie pracuje w tym zawodzie, no ale przecież nikt nie będzie im zabraniał, żeby sobie coś wypili, od tego jest stówka. No proszę Państwa, no nie zgadzam się z tym. Proszę Państwa, policja to jest specyficzny rodzaj pracy. Tam w grę wchodzą potężne kwoty pieniędzy, życie, zdrowie, różnego rodzaju intrygi. Wyobrażam sobie takiego porządnego policjanta, nazwijmy go służbistą, który ma iść, tak, ma iść i dostać herbatę od kogoś, a w środku jakiś głupi jaś, czy inna zawartość i nie będzie świadom tego, co robi, ktoś mu dokumenty podłoży, ktoś mu
tam broń i tak dalej. Proszę Państwa, to jest bardzo poważna sprawa. To nie żartujmy, że kraju takiego jak Polska nie stać na to, żeby ci, którzy, od których zależy nasze życie, majątek, żeby nie było stać, żeby oni mieli te czajniki w miejscu, gdzie pracują. Ja gdybym był takim policjantem, o którym myślę, to bym nie chciał, żeby ktoś mi tam podał. Proszę Państwa, różne są intrygi w policji. Jedni policjanci trzymają z bandytami, a drudzy policjanci nie trzymają z bandytami i tropią. Także tych policjantów. To jest bardzo ważne, żeby nie było takich sytuacji, żeby ktoś tam mu coś dosypie, doleje. To jest specyficzna praca, specyficzna praca. Okazuje się, że komenda miejska w Bydgoszczy i te posterunki pozdawały, proszę Państwa, czajniki, na przykład komenda Wyżyny, jeden czajnik zdała, Błonie, 7 czajników, Osowa Góra, 3 czajniki. I co oni będą z tymi czajnikami robić? Proszę Państwa, to są jakieś jaja z Państwa już w tej chwili. To jest groteska. Potężne ilości, oni nam rozbrajają, proszę Państwa, kraj. Oni nas rozbrajają. Dlatego apeluję do wszystkich funkcjonariuszy. Kochani, możecie nie wierzyć w to, że nastąpią jakieś zmiany, ale nie macie wyjścia. Wszyscy tutaj zostaniemy w niedługiej przyszłości zagonieni do wojny. Siłą, na kopniakach. Jak dalej będziemy pobłażać ludziom, którzy są nieodpowiedzialni, zachowują się jak idioci, kierują naszym krajem. Będzie okres kampanii wyborczej. Zobaczycie, damy czadu, osiągniemy bardzo dobry wynik. Bez nas rządy będą niemożliwe. Będziemy was chronić. Zachowujcie się porządnie. Jak widzicie jakiegoś polityka, łapcie go po linii służbowej, prójcie go. Niech odpowiadają za to, co czynią. To jest, wasza praca jest bardzo ważna. Dzięki temu, że już zaczęliście ich łapać, widzimy, że mamy do czynienia ze zwykłymi lujami, a często przestępcami. Wytrzymajmy te 3 miesiące, tak? A ja obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać wybory i was chronić po wyborach. Każdy tu się musi troszkę ponarażać. Bo będzie jeszcze gorzej, Przy czym kryzys finansowy jeszcze nie jest taki dramatyczny dla nas, jak wizja śmierci na wojnie. O tym prezydent Trump, twierdząc, że Biden wciąga nas w trzecią wojnę światową, udzielając pozwolenie na używanie broni kasetowej, amunicji kasetowej, przy czym, jak Państwo wiecie, podejrzewam, że Polska, wszyscy wspólnie podejrzewamy, że Polska tę broń będzie wysyłała, więc prosimy się, proszę Państwa, o problemy. A powtarzam, zmiecienie Polski z powierzchni ziemi jest na korzyść Wall Street i jest na korzyść Rosji. Przynajmniej będą mieli spokój. Proszę Państwa, rządy Platformy spowodowały, że powstał program Musisz to wiedzieć. W tamtym okresie politycy Platformy krzyczeli, że musimy wejść do wojny na Ukrainie. Jak Państwo pamiętacie, od 2014 roku Polska wtrąca się, a już wcześniej takie jakieś Majdany tam wspierali i tak dalej, i tak dalej. To się, proszę Państwa, prosiło o wojnę. Politycy Platformy nawoływali do wojny, wtedy były to rządy Platformy i dlatego powstał program Musisz to wiedzieć. On miał już powstać w 2009 roku. Co mamy dziś, proszę Państwa? Co mamy dziś? Jak wiemy, był szczyt NATO, do którego się jeszcze odniosę, ale mamy prezydenta, proszę Państwa, prezydenta, który, jak wiemy, nie będzie się zbytnio narażał. Przykład prezydenta Zełenskiego. Luksusowe pałace, luksusowe pociągi, luksusowe samoloty. Ostatnio w luksusowym samolocie prezydent Zełenski chyba przyjmował Azowców z Turcji. Widziałem to wykończenie samolotu. Jak porównam z życiem, jakie mają żołnierze w okopach, proszę Państwa, w brudzie, oni tam tydzień siedzą, tam wszyscy chorzy prawie są w tych okopach, w brudzie, bez wody, choroby murowane. Co też nie jest jeszcze takie złe, jak utrata życia. Jak ludzie giną na wojnie, zapraszam Państwa na naszą stronę CW24, Google Wam znajdzie, CW24TV, wejdziecie na naszą stronę, tam są jakby dwie zakładki. Jedna to są bieżące filmy, musisz to wiedzieć, a druga zakładka Warlix. Tam ostatnio
jest dużo dodanych filmów, jak ludzie giną za interesy wielkich tego świata, za interesy, proszę Państwa, takich, co sprzedają tego typu zabawki, tak, i wyciągają kasę. Prezydent Duda nie wyklucza wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Tam jakiś tam warunek podał śmieszny. Proszę Państwa, to jest nieistotne. Oni mówią, że po zakończeniu wojny. To jest oswajanie nas na miękko z wejściem do wojny. Na początku też mówili, że będą wysyłać broń nieśmiertelną, że tylko kamizelki będą wysyłać, sikawki do gaszenia i tak dalej. A czym się kończy? Francja w tej chwili wysyła rakiety o zasięgu 560 km. To się zaraz dla nas źle skończy. Proszę Państwa, Francja jest bardzo daleko. Ona jest bardzo, bardzo daleko na końcu Europy i grają naszym życiem. Macron igra naszym życiem tutaj na naszej szerokości geograficznej. A Duda się do tego przyłącza. A sam idź na tę wojnę. Proszę Państwa, oni już, zdaniem niektórych analityków, i to amerykańskich, złamali zasady NATO. Według tych analityków, i proszę Państwa, przydałaby się jakaś debata mądrych głów, prawników, zdaniem tych analityków, w razie gdybyśmy zostali zaatakowani w odwecie, bo już Rosja ma się za co mścić, to NATO może nas nie obronić, bo Polska wiele spraw zrobiła bez uzgodnień z NATO. Że to Polska złamała traktat NATO. Więc, proszę Państwa, prowadzą nas ludzie szaleni, kompletnie szaleni. Ja bym chciał Państwu przypomnieć teraz sytuację z 2015 roku, 22 stycznia, Newsweek. Andrzej Duda chce wysłać żołnierzy na wojnę. Proszę Państwa, on wtedy był prezydentem, a rządy sprawowała pani Kopacz w imieniu Platformy Obywatelskiej. Pani Kopacz jako premier może coś wiedziała. I wypowiedziała takie słowo, że Duda chce wysłać jako zwierzchnik sił zbrojnych, jest prezydentem. I oni mieli, proszę Państwa, pozywać. W tamtym okresie PiS miał pozywać panią Kopacz za to, że okłamała nas, Polaków, jakoby Duda nas chciał w 2015 roku wysłać na wojnę. Ja powtarzam, ludzie już nie pamiętają, wtedy była bardzo napięta atmosfera, i atmosfera właśnie wojny. Dlatego powstał program, musisz to wiedzieć, który zaczął zmieniać rzeczywistość. Dziś wszyscy mówią językiem musisz to wiedzieć. Proszę Państwa, wtedy był jakiś obłęd, wtedy panował obłęd. Oni wszyscy, cały antysystem o wartościach mówili, a dziś mówią jak musisz to wiedzieć. Proszę mi nie wierzyć, 95% antysystemu to jest fałsz. I co? I był pozew w stosunku do Kopacz za to, że zdradziła pana prezydenta z jego ciągotami wojennymi? Proszę Państwa, ja jestem w stanie uwierzyć w to, co powiedziała Kopacz. PiS już w swoich rządach 2005-2007, zapominamy, że PiS już rządził Polską i my, obywatele, zabraliśmy im władzę. Już wtedy nas militaryzował i już panienka wojenka im po głowie chodziła. Może wojna już miała być wcześniej. Więc, proszę Państwa, ta sytuacja wraca, ale jest o wiele gorzej niż w roku 2015. O wiele gorzej. I przyczyną tej złej sytuacji naszej, tej niepewności, są właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz reszty jej opozycji Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie się zachowują pod dyktando Morawieckiego. Ewidentnie. Pewne rzeczy się, proszę Państwa, wie, nie ma na to dowodów, tak jak naukowcy wiedzą, że gdzieś tam we wszechświecie jest jakiś kwazar, bo to wynika z logiki. Nie potrafią tego udowodnić. Za jakiś czas udowodnią, sprzęt będzie nowocześniejszy. Wielokrotnie tak było w różnego rodzaju odkryciach. I tak samo jest z logiką. Widać, do czego co zmierza, choć dowodów nie mamy, bo nie mamy stenogramów, nie mamy możliwości podsłuchać ich rozmów i tak dalej, ale widać, do czego zmierzają. I jeszcze jeden efekt szczytu NATO w Wilnie. Prezydent Duda: Polska nie załatwia nic dla siebie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. On oczywiście mówi, że to jest pomoc dla Ukrainy. Tym się właśnie różnimy, że mamy polityków, którzy w kampaniach wyborczych deklarują, że będą w naszym interesie działać, a potem się okazuje, Polska nie załatwiała nic dla siebie, panie Duda. No to dla kogo? To po co pan jest prezydentem Polaków? To nie się pan poda do dymisji. Jest taka procedura.
My sobie znowu tutaj zrobimy wybory i wybierzemy następną osobę. Przecież pan nie musi być prezydentem. Tu nie ma przymusu. Może pan zdać ten fotel. Niech się pan wyprowadzi na Ukrainę. Lubi pan paradować ostatnio w tych pseudomilitarnych ciuszkach. I niech pan się tam zaangażuje. I niech mi pan wierzy, nikt nie będzie po panu płakał. Nawet ludzie z PiS-u nie będą po panu płakali. A tu, proszę państwa, Ukrainiec, który mówi, jak jest na Ukrainie. Jeżeli państwo myślicie, to też a nie mówiliśmy, to wielokrotnie było mówione. Jeżeli państwo czujecie się bezpieczni, bo macie kategorię E, kategorię D, czy coś tam macie, to nie będziecie bezpieczni. Znajdą się tacy lekarze, znajdą się tacy służbiści z WCR-ów, którzy was siłą, jak na Ukrainie, zaciągną w kamasze i puszczą na pierwszą linię. Proszę państwa, to co się dzieje na Ukrainie, to jest jawne łamanie prawa. O co chodzi? Jeżeli chłop się stawia, oni oczywiście ich tam biją, proszę państwa, jak starczy czasu, to puszczę państwu, jak jeniec opowiada. Biją ich, katują jak tylko można, gdy nie chcą przyjmować powiastek do armii. Proszę państwa, jest procedura na Ukrainie. Jeżeli odmawia służby wojskowej, powinien iść do więzienia. Tam jest od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. I myślicie państwo, że ktoś idzie do więzienia? Pobity idzie na front, a nie do więzienia za odmowę. Rozumiecie państwo, co ja mówię? To jest, czy tym się zajmuje jakieś ONZ? Czy tym się zajmują jakieś organizacje do spraw praw człowieka? On wybrał, on idzie do więzienia. Nie, idziesz na wojnę. Nawet jak jesteś chory, posłuchajcie. U mnie byli przeciw po okazania po zdrowiu. Miałem... Była taka komisja, przyszło tam, że wszystko było zapisane, że to wszystko zdrowo. Miałem powiastkę, mam papiery, że ja się nie nadaję na wojnę, bo ja jestem chory. Ale była taka komisja i napisali, że jestem zdrowy. Tak to się odbywa na Ukrainie. Proszę państwa, jawne łamanie praw człowieka. On powinien iść do więzienia. Niestety. Ten miał szczęście, bo trafił do niewoli rosyjskiej. A jeżeli państwo uważacie, że jest inaczej, to sobie obejrzyjcie na naszej stronie WorldX, ile tam jest trupów. Już nawet najemnicy w prasie zachodniej więcej mówią prawdy niż te zakłamane ukraińskie i polskie media. Tu wywiad ze Sky News. Rys Byrne, 28-latek z Dublina, obsługiwał ciężki karabin maszynowy, opisuje sytuację na froncie. Walki są brutalne i krwawe, ponieważ Rosjanie używają masowo artylerii i pól milowych do obrony wcześniej zajętych terytoriów. Ukraińcy narzucili blokadę informacyjną w celu ochrony taktyki operacyjnej. Guzik prawda. W celu ogłupienia społeczeństwa, żeby można było wybijać dalej tych ludzi, bo przecież Ukraina nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę. Mimo że walka o odzyskane terytorium była przerażająca, to na linii zero to horror jest. To ludobójstwo, to rzeź, mówi najemnik. Wszędzie są martwi ludzie. Rosjanie nie żyją, Ukraińcy nie żyją. Największym problemem, jaki mamy, kiedy wchodzimy do okopów, jest przechodzenie przez te wszystkie trupy, które już są tam przed nimi, tak? Te wizje go prześladują. Przeczytajcie sobie ten wywiad, bo on daje do myślenia. Ludzie, którzy wracają na zachód, którzy jeszcze nie mieli tak źle jak Ukraińcy, oni mają choroby już psychiczne. Oczywiście, niech nie liczą na to, że ktoś się nimi zaopiekuje, że ich kraje położą pieniądze na ich resocjalizację, na ich rehabilitację. Nie będzie tak. Proszę państwa, do tej pory w Stanach Zjednoczonych problem weteranów jest nierozwiązany. Tam cały czas weterani protestują, domagają się odszkodowań, domagają się leczenia. Oni bzikują, często popełniają przestępstwa. Tu macie państwo oryginalny tytuł. Polecam państwu ten artykuł. To jedna ze scen na Ukrainie, gdzie
włażą do domów ci z wojenkomatu, czyli na polskie WCR-u, kiedyś WKU, grożą ludziom pobiciem, grożą zastrzeleniem. Posłuchajcie, wchodzą ludziom do domów. No, a co mi zrobić? Jakie macie prawo zakończyć wchodu? Jakie macie prawo zakończyć wchodu? Jakie macie prawo zakończyć wchodu? Nie masz prawa wchodzić do mojej chaty. Ty nie masz prawa nagrywać. To nagranie to jest jedyna dla niego szansa. Wezwij milicję, ja jestem milicją. Zajdź się tutaj, chodź tutaj do żony. Wyjdźmy z podwórka, сказал. Wyjdźmy z podwórka. Uciekaj mi z podwórka. Wyjdźmy z podwórka. Wyjdźmy z podwórka, сказал. Wyjdźmy z podwórka. Wyjdźmy z podwórka, biegłom. Wyjdźmy z podwórka, jak mam. Człowiek, jak macie prawo? Jak macie prawo zakłócić w chatę? Nie macie prawa tutaj wchodzić. Jak macie prawo zakłócić w chatę? Jak macie prawo? Чуєш? Яке маєте право на мене закрути хату? Я сказав, ви вийшли з подвір'я. Послухай, тобі об'єднати. Вийшли з подвір'я. Я сказав, вийшли з подвір'я. Ти можеш помовчати? Вийшли з подвір'я. Вийдьте з подвір'я. Під час військового стану вийшли з подвір'я. Обмежуються права. Депутатів. Йому щось о правах мовити. Я сказав, що. Ти вийшли з хати. Тебе в армії. Алло. Ви вийшли з хати. Чому ви зариваєте хату? Я ніколи не буду виходити. Чому ви стали? Чому ви захети мене забирали? А вийдь на зевнуть. Має право знімати. По закону має право нагривати. Маю prawo. Proszę Państwa, no, ten niby policjant wojskowy jeszcze sobie słonecznik je. Po zakonu ja mam prawo zsymać video. Za kto? Wy się zsymali nogę złamać, tak? Wy się zsymali nogę złamać. Ja tobie zaraz złamam. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Widzicie, że mam nogę złamaną, a ten mówi, ja ci zaraz złamię nogę. No popróbuj, ty złamajcie. Szo no to ma? Popróbuj. A co wy mnie ruszajcie? Złamajcie mi nogę, co wy takie się ty sam złamałeś nogę. Serio? Sporem? A co sam złamałeś nogę. Aha, czyli on im zarzucał, że wcześniej mu złamali nogę. Złamałeś nogę i golub. Dobra. Na motocyklu. Koniecznie, na motocyklu nie jeździsz. Sam, na motocyklu złamałeś. Nie tykajesz? Nie tykaj. A co wy do mnie? Przyszli zarywajcie w chatę. Ja nie zarywajcie, ja normalnie zaszło, że... Normalnie sobie przyszedłem. No proszę Państwa, najście jak diabli. Ja normalnie wyjście z chaty. Normalnie sobie tu wszedłem. Proszę Państwa, to wszystko przed nami, jeżeli będziemy dalej pobłażać tym politykom. A to, proszę Państwa, wypowiedź rosyjskiego żołnierza, który dość z uznaniem wypowiada się o polskich najemnikach. On mówi, że jeżeli mamy do czynienia z zieloną taśmą klejącą na rękawach i hełmie, to najprawdopodobniej są to najemnicy i to najemnicy z Polski. I ci, mówi, walczą do końca. Proszę Państwa, dla mnie to jest jakiś obłęd. Nasza praktyka pokazuje, że zielony skocz, polski najemny. Nasza praktyka pokazuje, że jest, jeżeli jest zielona taśma, tak, skocz, to polskie polscy najemnicy. Libo CWK, inostranny. Albo najemnicy zagraniczni. Gdzie prawie widno krótkim planem, kto tam. 54. A, tu przy okazji, bo to jest przeplecione nagraniem z drona rosyjskiego ukraińskich pozycji i widzę pierwszy raz, wcześniej nie widziałem tego typu sztuczki w okopach, o tym mówiłem w naszych programach. W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby palety położyć w okopach, żeby ci żołnierze po błocie nie chodzili. Także widzę, że rozwija się technika wojskowa. Zielona brygada taka, no jest zbrodnia, grubo mówiąc. Ci ребята nie zdają w plen, nie do последнего. Że ci właśnie, których opisał wcześniej, oni nie zdają się do niewoli, tylko oni walczą do ostatniego. Proszę Państwa, ci, którzy jedziecie tam na ten front, zastanówcie się, co robicie. Naprawdę, jak pokazuje historia nawet polskiej wojskowości, ci, co oddawali się do niewoli, przeżywali. Zastanówcie się. Czy my mamy po prostu nie przedłużyć gatunku, tak? Taką nagrodę Darwina sobie dostać? Lepiej jest oddać się do niewoli. Obojętnie jaka wojna, żebyśmy wszyscy, proszę Państwa, składali broń, to by nie mogli wywoływać wojen. Nie mogliby wywoływać wojen. A tu mamy Ukraińca, który, no proszę Państwa, no pomocy od państwa ukraińskiego chyba nie dostanie za dobrej. Kadłubek, tak? On nie ma nóg. No ale ukraińska flaga na nadgarstku. Ręce widać bezwładne, pewnie nerwy poprzerywane odłamkami.
I kto cię, chłopie, będzie teraz do końca życia bawił? Kto cię będzie prowadzał? Co, matka staruszka? Jaki problem ludziom na głowę zrzuciłeś? No chyba, że nie miał wyjścia, chyba, że przyszli bandyci i bezprawnie go zabrali na front. I w imię czego? To są, proszę Państwa, to są standardy NATO, to są wartości europejskie, to jest, proszę Państwa, Ukraina, która musi wejść do NATO. Ukrainiec, jakiś dobry Ukrainiec, patriota, nagrywa, jak kradną z pojazdu wojskowego ukraińskiego, z takiej cysterny małej, po prostu przelewają sobie bezpośrednio paliwo do tirów. No, to tak, u nas wojenne maszyny z Solary zlewają, sprzedają, zamiast tego, żeby iść na front. Ура, 28, 67, N2. Konkretny typ samochodu z konkretną rejestracją. Olej napędowy przelewają do prywatnych tirów. Слизи заляру продали. И все хорошо. Воякам ЗСУ не хватает потом. A potem żołnierze nie mają. To jest, proszę Państwa, to są standardy kraju, który ma aspiracje do NATO wejść. A to ciekawostka na temat czołgów Leopard. Być może, że to polski czołg Leopard, który, jak wiemy, nie ma większej wartości bojowej niż stare postsowieckie czołgi, co wykazały ostatnie działania wojenne. Tam na naszej stronie CW24 możecie Państwo zobaczyć, jak się palą Leopardy. Ale o tym mówiliśmy znacznie, znacznie wcześniej. Nawet mówiliśmy, że one zostaną wysłane, kiedy jeszcze o tym nie było mowy. Proszę Państwa, Ukraińcy już widzą, gdzie jest problem Leopardów i obkładają te Leopardy tymi radzieckimi kostkami reaktywnymi. Chodzi o takie elementy, gdzie jest taki materiał wybuchowy, chodzi o ochronę przed amunicją kumulacyjną, pociski kumulacyjne. One nie mają takiej dużej szybkości, gdy lecą w stronę celu, ale później, tak w skrócie Państwu mówię, ale później ten ładunek przy wybuchu powoduje taką falę uderzeniową, że przepala pancerz, tak? Dlatego na przykład taki pocisk z RPG kumulacyjny można stosować do przepalania pancerza, mimo że tam dron leci, powiedzmy, z szybkością 20 km na godzinę. I tak ta fala uderzeniowa z wybuchu wewnętrznego i tak przepala pancerz. I te właśnie kostki to są chyba te ZD chyba, Rosjanie to jakoś określają, służą ze starego sprzętu radzieckiego, służą potem do obkładania Leopardów, żeby się biedne nie przepalały. Proszę Państwa, okazuje się, że ta technika radziecka nie była taka głupia. No ale to chyba mówiliśmy. A tu pomoc cywilna, która idzie na Ukrainę. Proszę Państwa, no, na głupa jest robiona ta pomoc. Wyzwali mnóstwo wkładów do kamizelek kuloodpornych, tych wkładów balistycznych, których Ukraińcy używają do obkładania samochodów. Bo takie samochody dostali i, proszę Państwa, taki jeden wkład to potrafi kosztować tam, powiedzmy, nawet 2,5 tysiąca złotych. No i, proszę Państwa, no z racji tego, że mają tego w nadmiarze, to są po prostu samochody tym obkładają, przecież to jest głupiego robota. Ale, no, standardy NATO trzeba wypełnić. Tu mamy właśnie front samochodu. Medmax. Tyle tego im wysłali, żeby po prostu sobie popkładali samochód. O, proszę Państwa, ten znak. To są, proszę Państwa, te nazistowskie oznaczenia. Także widać, że ci, którzy mają tam blisko tych nazistowskich batalionów, no to chyba dostają więcej wyposażenia, tak? Ich było stać, żeby sobie obłożyć maszynę wkładami balistycznymi o wartości, powiedzmy, nowego Hammera, tak? A to fragment nagrania. Wcześniej było mnóstwo trupów. Chyba to nagranie możemy zobaczyć na naszej stronie. Już czwarty raz się odwołuję, bo naprawdę filmy unikalne, gdzie wykorzystano akurat patent z programu Musisz to wiedzieć. Pierwszy raz też zobaczyłem coś takiego. Wejście do blindaża, do tej takiej pakamery, takiego miejsca schronienia, wyłożony kamizelkami kuloodpornymi. W sensie, gdy tu spadnie granat zrzucony z drona,
to fala uderzeniowa, odłamki uderzą w te kamizelki. Do niedawna w ogóle nie było to stosowane. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Taką mamy satysfakcję, że wyprzedzamy te wynalazki wojenne albo jesteśmy inspiracją. Ciężko stwierdzić. Tu właśnie z kamizelek kuloodpornych sobie ten blindaż zabezpieczyli Ukraińcy, ale to im tak nic nie dało we wcześniejszej fazie tego nagrania. Same trupy. A to jak są zorientowani Ukraińcy na polu walki. Spadają często bomby i trudno stwierdzić, czyja to była bomba, bo proszę Państwa, ona się rozbija na jakieś tam odłamki i one nie są podpisane, tak? Nieraz tam flamastrem piszą jacyś żołnierze, że to tam za dzieci, za rodzinę, za mamę, za tatę, ale w przypadku niektórych rakiet są pewne fragmenty, które można zidentyfikować. I tu mamy ukraińskiego żołnierza, który żali się, że Rosjanie ich bombardują no takimi tutaj, co to jest za hawno, jak to oni mówią. Okazuje się, że to jest, proszę Państwa, fragment brytyjskiej bomby tej skrzydlatej, a to oznacza, że na ich pozycję ich dowództwo spuściło bombę. Aż się wierzyć nie chce. Co pider, jakąś chujnią i chuja, raczej ma takie chujo znaje, blać. Skolki ja jej bubli. Taki duży odłamek, nie wiadomo co to jest. Kto im daje sukcesy i buci rakiety, no chyba? Kto, blać? Kto im sprzedaje takie rakiety? W domyśle na przykład Iran. A Rosjanie ten fragment akurat rakiety zidentyfikowali, że to jest właśnie fragment rakiety Storm Shadow. No to sami sobie Ukraińcy niech odpowiedzą, kto ich pozycję bombarduje. O, tu mamy fragment z telegramu, to nasi, że to nasze jest. Niektórzy mają tego świadomość. A to chwila tuż po zajęciu przez Rosjan pozycji ukraińskich i krótka rozmowa z jeńcami ukraińskimi, którzy są jeszcze na dodatek ranni. Posłuchajcie Państwo, wczujcie się, ja nie będę zbytnio przeszkadzał w odsłuchu tej rozmowy, ale jak zachowują się Rosjanie w stosunku do Ukraińców? Co ci się stało, bratan? Pyta Rosjanin Ukraińca. No i on mu się żali, że tutaj, że został trafiony. Tak. Szyję, nie? Szyja w porządku. No u ciebie szyja czysta ażok, bratan. Ażok. Kto daje go, blesz, zaszygaj go, blesz. A tyłek? Stoj. Poczekaj. Tu maleńki osколок. A, tu masz malutki odłamek. Bratan, tobie nic nie надо. Tobie nic nie potrzeba, spokojnie. Ty bagażu. A może to tu zostawić? A? To zostawić. Wiesz, koniecznie, kiedy? Dokumenty jest z sobą? Nie. Masz dokumenty? Nie ma. Ty też nie? Ja смотрю, тот в принципе здоровый. Нога что? С руки вытекла? С руки? А крев скąd? Z nogi, z ręki? O, źle założyłeś opaskę. Zaraz ci poprawię. Dziękuję. No tak. No ten poważny, no tamten miał tylko dziurkę w pupie. I proszę Państwa, on się uśmiecha, on jest zadowolony, że on do niewoli trafił. No ten troszkę poważniej ma rękę rozwaloną. To jest świeże z pola bitwy. Oni oczywiście muszą szybko się ewakuować, bo tam zaraz bomby przylecą. Kto u was obsługuje karabin maszynowy? Nie mieliśmy. No teraz nie. No pulemet u was nie ma. Nie mieliśmy. Takiego. Tak. Tam pulemet остался. No. No da, no u nas pięć. Zmobilizowani? Tak, tak. No, człowieku, nic poważnego. Masz apteczkę? U mnie jest staza.
mówi drugi. Nie, spokojnie, ja mu to przebandażuję. I pomyśleć, że najemnicy biją się do końca. Proszę Państwa, bardzo często jest tak, że żołnierze tam w tych okopach kaszlą, a wielu mówi, że my wszyscy tutaj chorzy jesteśmy. No pomyślcie, 7 dni bez wody, bez higieny, bez niczego. Wody chcesz? No człowiek lekko cierpi. Przepraszam, że jeszcze... Przepraszam, że jeszcze tak Państwa trzymam. Najękno mówi, spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Oni nic ogólnie nie wiedzą. To są, proszę Państwa, tacy ludzie z łapanki. No, ci mieli szczęście, że akurat dostali się do niewoli, bo wcześniej tam ci, którzy leżeli martwi, jako ci 200 tak zwani, no to niby nie od nich byli. Gdzieś tam widocznie leżą trupy. Ale atmosfera jest fair. Atmosfera jest fair, jeżeli chodzi o rosyjskich żołnierzy. A tu mam, proszę Państwa, dla Was nagranie z uprzątania skutków pożarów w rejonie Chersonia ze względu na ostrzał strony ukraińskiej. To są ludzie, którzy już jakby w ramach Rosji likwidują skutki tych pożarów, które tam szaleją. I co ja chcę nam tutaj pokazać? No niby nic. Wojna to musi być pożar i tak dalej. Ale proszę Państwa, nie wiem czy widzieliście ten wóz strażacki. Obraz nędzy i rozpaczy. To jest, proszę Państwa, ten wóz strażacki. I taki sprzęt tam właśnie, w tych rejonach rosyjskojęzycznych, jeżeli w ogóle był, to był do dyspozycji. Zachodnia Ukraina to zupełnie inna jakość i ta wschodnia, zaniedbana, gdzie się czas zatrzymał w latach maksymalnie 70. Ja nie dziwię się tym ludziom z tych zaniedbanych rejonów, że chcieli się odłączyć. Nie wolno, proszę Państwa, gdy się jest odpowiedzialnym za cały kraj, doprowadzać do takich sytuacji, bo ludzie będą robić referenda i będą się chcieli odłączyć. I to nie będzie ich wina. To będzie wina tych, którzy ich zagładzali. Integrację w ramach kraju robi się zupełnie innymi metodami, a nie doprowadza do biedy i wyzysku. A mamy do czynienia tutaj na naszej szerokości geograficznej z takim przypadkiem. W kraju, który co prawda nie sąsiaduje z nami, ale jest bardzo blisko. Chodzi o naszego partnera w sojuszu, w NATO, Łotwę. To jest ludobójstwo i nikt o tym nie mówi. Ja wcale nie bronię Rosjan, ja proszę Państwa bronię ludzi, a przede wszystkim nas. Z nami mogą zrobić w pewnym momencie to samo. Jeżeli nie będziemy protestować w takich sytuacjach, to sami sobie świadectwo wystawiamy jako ludzie. Tysiącom rosyjskich emerytów grozi deportacja z Łotwy. Proszę Państwa, w ramach Związku Radzieckiego, który jak wiemy się rozpadł, nie do końca, ale wiele krajów się odłączyło, uzyskało państwowość. W tych krajach pozostali ludzie z różnych części Związku Radzieckiego. Tam było takie prawo, że na przykład służący w armii tam 20 lat mógł osiedlić się w każdym miejscu Związku Radzieckiego. Z tego prawa korzystali wszyscy, między innymi Ukraińcy. Stąd, proszę Państwa, na terytorium Rosji około 5% to Ukraińcy. Dziś około 7 milionów ludzi na terytorium Rosji to są Ukraińcy, którzy korzystali z praw, jakie im Związek Radziecki dawał. Mogli osiedlić się w
gdzie chcieli w ramach Związku Radzieckiego. To dotyczy, powtarzam, wszystkich. Tak też się stało z niektórymi Rosjanami na Łotwie, którzy dziś są tam strasznie szykanowani. Odcięci od źródła zarabiania, od emerytur, jak i też od rodzin, które ich utrzymywały. To jest, proszę Państwa, bestialstwo pod parasolem mediów i polityków europejskich, w tym polskich. Gniew, łzy w oczach i, przepraszam, estoński wstyd, tu jest hiszpański, przetłumaczył to Google, stres, jaki wywierają na tych starszych ludzi, skróci pozostałym ich niezbyt długi okres życia o lata. Tymi słowami niektórzy, nawet łotewscy politycy, opisują okrutny eksperyment, jakie ich państwo przeprowadza na rosyjskich staruszkach. Co się dzieje i czy Rosja może chronić swoich rodaków? Proszę Państwa, to jest prowokacja. To jest prowokacja wojenna. Myślę, że tak brutalni mogą być tylko ci ludzie zza oceanu, ci, którzy rządzą też, którzy pomiatają Amerykanami, którzy każą władzom Łotwy na tego typu populację, na tego typu eugenikę. Do niedawna obywatele Rosji nie byli dotykani na Łotwie, ale w zeszłym roku ichniejsza Sejma, to taki odpowiednik Sejmu, przyjął ustawę pozbawiającą łotewskich Rosjan zezwoleń na pobyt stały. Teraz, by potwierdzić zezwolenie na pobyt stały, muszą, czyli ci, którzy na przykład przyjeżdżali pomagać tym swoim rodzicom, tak, swoim dziadkom, bo wyprowadzili się na przykład do Rosji, tak, bo tam była praca, na Łotwie były przemiany, bezrobocie, tak, wyprowadzili się w poszukiwaniu pracy, więc utrzymywali ich. Dziś nie mogą, proszę Państwa, tam przyjechać, nie mogą się nimi zaopiekować. Ci staruszkowie zostali sami. To się dzieje, proszę Państwa, to nie jest żaden fake. Sprawdziłem to na stronach łotewskich. Jak chcecie, to sami poszukajcie. To, co się dzieje w państwach NATO, przy tych uśmiechach naszych polityków, to zakrawa na zmianę rządów. Powinniśmy wykazać się człowieczeństwem. Teraz, by potwierdzić zezwolenie na pobyt, muszą do końca roku zdać egzamin z języka łotewskiego, tak? To jest jakiś kuriozum, i wykazać się dochodami w wysokości co najmniej 500 euro miesięcznie w ciągu ostatnich 12 lat lub mieć dokument potwierdzający emeryturę lub rentę Republiki Łotewskiej. Proszę Państwa, specjalnie stworzono im szykanę nie do przeskoczenia. I co teraz? I co teraz? My nie mamy mniejszości rosyjskiej, takiej dużej procentowo jak na Łotwie. Ale chyba przyjdzie czas, kiedy bezwzględni politycy Prawa i Sprawiedliwości przy akompaniamencie swojej podobno opozycji mogą taką prowokację też urządzić na terenie Polski. A poza tym ci politycy są naprawdę bezwzględni. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć Państwu jeszcze raz, ale użyję teraz naprawdę poważnych argumentów, o panu Rafale Piechu, który wpuszczony został do antysystemu, ale nikt przy zdrowym zmyśle, jeżeli czuje się antysystemowcem, nie powinien na niego oddać głos. To jest, proszę Państwa, część systemu, który okłamuje bezczelnie swoich mieszkańców. Przedstawię teraz Państwu niezbity na to dowód. Zaczęło się od artykułu na portalu Włocławek dotyczącym podwyżki cen wody w gminie miasto Włocławek. Proszę Państwa, podniesiono cenę wodościeku, czyli wody plus ścieki, na 12 zł 1 grosz. Sprawdziłem, znacznie bogatszy Toruń ma niższe ceny wody, znacznie bogatsza Warszawa ma niższe ceny wody przy gigantycznych wydatkach, bo tam, jak wiemy, oczyszczalnia ścieków zawaliła, trzeba pieniędzy, żeby to odbudować, i nawet Pcim ma niższą cenę wody. Ja się do tego artykułu z portalu Włocławek od 1 lipca płacimy więcej za wodę i ścieki, stawki warszawskie wypowiedziałem, możecie Państwo przeczytać, uważam, dość sensowny tekst, który wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o politykę. Proszę Państwa, we Włocławku mieszkańcy mogli się dowiedzieć o podwyżkach cen wody na przykład z informacji na klatkach.
schodowych, tak? Gdzieś na budynkach, tam gdzie administratorzy postanowili poinformować. Ale większość się dowie, płacąc rachunki, niektórzy może nawet nie skojarzą, że płacą większe rachunki. Prasa we Włocławku na ten temat się nie wypowiadała, politycy na ten temat się nie wypowiadali. We Włocławku są trzy partie główne. Platforma, Lewica i PiS. Ja jako tutaj Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka w poprzednich wyborach stanowiliśmy jakby czwartą siłę, tak? 14% poparcie, nieco ponad 14% poparcie. Wszyscy siedzą cicho, nikt nie mówi. Normalnie powinni się obarczać odpowiedzialnością. Panie prezydencie, dlaczego pan włocławianom podnosi cenę wody? Powinni krzyczeć radni z Prawa i Sprawiedliwości. Cisza. No, ci z Lewicy i ci z PO nie będą przecież tego rozgłaszali, że za ich rządów włocławianie mają wyższą cenę wody. Proszę Państwa, wiecie dlaczego? Ponieważ, żeby móc mieszkańcom wprowadzić wyższą cenę wody, potrzebna jest akceptacja spółki Wody Polskie, która, jak wiemy, jest zarządzana, stworzona nawet przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc na wniosek rządzących z Lewicy i PO, że chcą podnieść cenę wody dla włocławian, Wody Polskie z PiS-u musiały wyrazić zgodę, więc wyraziły zgodę, wprowadzono nowe stawki, wyższe ceny wody i ścieków. I dlatego jest tak cicho. Wszystkie te trzy partie są umoczone w podwyżkę niezbędnej do przeżycia wody dla mieszkańców. Zajrzałem do Siemianowic Śląskich, gdzie rządzi pan Rafał Piech, który podobno chce zmieniać polityków, bo nas oszukują, proszę Państwa, bo nas oszukują. Panie Piech, mówi to coś panu, wodociągi siemianowickie Aqua Sprint spółka z o.o.? Tak, proszę Państwa, to jest akurat odpowiednik MPWiK włocławskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. To tam u nich się to nazywa Aqua Sprint w Siemianowicach. Nie uwierzycie Państwo, jakie tam mają ceny wody i ścieku. Już Państwu mówię. Cena wody brutto 7,50, a ścieku 9,90. Łącznie daje 17,40. We Włocławku, co drogo, jest to 12, a w Siemianowicach Śląskich, gdzie prezydent o wartościach coś mówi, mają 17,40. Tak się składa, że mamy kolegów i koleżanki w Siemianowicach Śląskich. Oni są w szoku opłatami. Ale ja miałem przedstawić dowód, jak ich oszukuje prezydent. Nie z jakich z nich zdziera, tylko jak ich oszukuje. Bo to, że zdziera, to proszę Państwa, widać już po stawkach, jakie są w Siemianowicach Śląskich. Proszę Państwa, to jest oficjalny komunikat spółki, która jest zarządzana przez pana Piecha, prezydenta w Siemianowicach. I teraz słuchajcie Państwo uważnie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 grudnia 2022 roku na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia listopada 2021 wchodzimy w drugi rok obowiązywania taryfy, według której cena metra tyle, cena metra ścieków tyle. Panie Piech, oszukuje pan ludzi. Proszę Państwa, te stawki, zdaniem podwładnego pana Piecha, zostały uchwalone na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Proszę Państwa, ale łżą jak burę suki. Znaczy co, Wody Polskie wystąpiły o zmianę ceny wody? Proszę Państwa, nie. Spółka pana Piecha wystąpiła do Wód Polskich, oni to przyklepali. Ale zobaczcie, Piech mówi, na mocy, to nie ja, to Wody Polskie, ale ich tam ładuje. On chce zmieniać Polskę, tak? Przepraszam, na takich jak Piech mamy wymienić tych, co tutaj są? To będzie jeszcze gorzej. Ale tupet, proszę Państwa, oni tam w Siemianowicach Śląskich uważają, że ludzie są głupi, że to wody, decyzja Wód Polskich była. Nie ma takiej procedury. Oni musieli wystąpić, włodarze Siemianowic Śląskich, a wody im to przyklepały.
Patrzcie, jak oni potrafią zwalać jeden na drugiego. Prezydent Piech chce walczyć z jakimiś politykami, którzy nami tutaj pomiatają, którzy nas chcą w niewolnictwo wprowadzić. No czyli co? Od 8 lat rządzi PiS, czyli chce zmienić tych z PiS-u, tak? Jak to się dzieje, że, panie Piech, ci radni z Prawa i Sprawiedliwości panu absolutorium uchwalają? I może pan rządzić dalej. I może pan dalej budżet wydawać, tak? Nie przekonałem? Do pana Piecha? Głosujcie na pana Piecha. Jest jeszcze lepszy niż PiS. Jest jeszcze lepszy niż PiS. I teraz uwaga. To jest, proszę państwa, strona archiwalna Prawa i Sprawiedliwości. Na oficjalnej witrynie pis.org.pl piękne znalezisko. Proszę państwa, tytuł. To jest 21 lipca 2018 roku. Zapomnieli tego skasować. Kolejni kandydaci PiS na prezydentów miast. No wiecie, w trakcie kampanii wyborczej, im się ona rozwija, sprawdza się, kto będzie kandydatem w wyborach. Musi oczywiście być godny zaufania. Proszę państwa, jeszcze raz, żebyście to dobrze zrozumieli. Kolejni kandydaci PiS na prezydentów miast. I tego dnia Prawo i Sprawiedliwość oznajmia na swojej stronie, że w Nowym Sączu w województwie małopolskim pani Iwona Mularczyk stała się kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, w Mazowieckim w Żyrardowie Łukasz Choiński, a w województwie śląskim w Knurowie niejaki Paweł Żak, a w Siemianowicach Śląskich kandydatem Prawa i Sprawiedliwości pan Rafał Piech z poparciem PiSu. Przecież to jest jakaś komedia, to jest jakaś komedia. Kto wprowadził Piecha do antysystemu? Kto wpuścił tego człowieka i uwierzył w jego niezależność? A może chcemy być zarządzani jak Siemianowice Śląskie w kwestii, proszę państwa, lokalnych firm? Pan prezydent Siemianowic rządzi już od 2014 roku tym miastem. To jego końcówka drugiej kadencji, dość przedłużonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie jeszcze będzie chciał na następną kadencję. Proszę państwa, to jeden człowiek tylko przyszedł w jednym rejonie, w rejonie jednej ulicy, zrobił zdjęcia zamkniętych lokali do wynajęcia w Siemianowicach Śląskich. Proszę państwa, to jest w godzinach szczytu, to nie jest żaden weekend. Tu mamy jeden lokal, drugi lokal. Oni tu mają tak, proszę państwa, w Siemianowicach, że żeby nie było widać pustki, to jakimś papierem zasłaniają lokale. Tu mamy następny pusty lokal, następny pusty lokal. Tu kiedyś tętniło życie, tu kiedyś ludzie zarabiali. Tu mamy następny pusty lokal. Po co było te rampy robić dla inwalidów, jak to wszystko zielskiem zarasta, bo jest nieużywane. Następny pusty lokal. Następny pusty lokal. Następny pusty lokal. Tak się zarządza Siemianowicami. Tych zdjęć jeszcze z Siemianowic więcej dostaniemy. Tam są normalni ludzie, choć nie zauważyłem, żeby w Siemianowicach Śląskich była jakakolwiek opozycja, żeby były jakieś niezależne portale. Nie zauważyłem, proszę państwa, jak można było tak władzę w jednych rękach zgromadzić. To jest pytanie, to jest pytanie. Kto stoi za panem Rafałem Piechem, który zdaje się już nawet ma pewne święcenia. Może na przykład komunię świętą dawać. Tak jest szafarzem w kościele katolickim. Co, panie Piech, tak pana wyniosło? Z kim są te układy? Bo pan walczyć chce z jakąś władzą. Nie mówi pan dokładnie z kim. Proszę państwa, tuż po ostatnich wyborach samorządowych stara Toyota Avensis, proszę państwa, to wiecie, Toyota Avensis to taki słaby jest samochód i pewnie się psuje jak to Toyota. To już była za słaba. Musiał przetarg na nowego Passata, czarny Passat, 162 tysiące, tak? Widziałem tam w przetargach. Panie Piech,
Panie Piech, używa pan tego samochodu do prywatnych celów? Jeździ pan do domu nim? Bo ludzie twierdzą, że pan jeździ. Z kim pan chce walczyć, panie Piech, jako antysystemowiec? Z kim pan chce walczyć? Bo ja uważam, że my powinniśmy z takimi ludźmi jak pan walczyć i usuwać ich z władzy. Ja wiem, że w oświadczeniu majątkowych pan ma Audi A3 z 2008 roku, ale ludzie mówią, że żona tym jeździ, a pan jeździ Passatem. To może tak, sanitariusze będą sobie karetką do domu jeździli, policjanci radiowozami, kierowcy MPK autobusami itd., itd. Proszę Państwa, tak być nie powinno. Bo co? Bo on tam się rozliczy, tam jakąś eksploatację, 16,50 zapłaci? Ile ma na liczniku ten Passat od 2019? Ile ma na liczniku? Gdzie pan te kilometry nakręcił? A to, proszę Państwa, średnie wynagrodzenia według Joble z Włocławka 4285 i z Siemianowic Śląskich 3900. My mamy wyższe we Włocławku średnie wynagrodzenie i mamy wodę po 12, a w Siemianowicach jest niższe i mają po 17,40. Z kim on chce walczyć? Bo ja uważam, że właśnie z takimi ludźmi trzeba walczyć. A na piękne słówka, panie, to weź pan szukaj wariatów gdzie indziej. Gaz, woda, prąd, to są nasze wartości. Będziemy normalnie mogli funkcjonować? Dorobimy się wartości. Jak to jest, panie Piech? Kochaj bliźniego swego, aż mu koszula spadnie? Polska jest jedna. Pan Piech na zawołanie ma wszystkie media głównego nurtu. Wyborcza robi wywiady, Fakt robi wywiady, no tam Wojownicy Maryi i tak dalej. Proszę Państwa, ogrom wywiadów, jakich udzielił pan Piech. Proszę Państwa, prezydent nie powinien w ogóle mieć czasu. Zarządzający gminą, to jest służący mieszkańców. On nie powinien mieć czasu na ten lans. Proszę Państwa, prezydent Piech na Facebooku wpis robi, Fakt wysyła ekipę na wywiad. To się w pale nie mieści. To ktoś mówi, ale nas nie ma w mediach. Ale my jesteśmy antysystem. My dopiero ich zmusimy do tego, żeby były wywiady z nami. A tu życie ułożone. Czerwony dywan, a pan Piech dumnie ze swoją szpicbródką kroczy po tym dywanie, a ludzie mówią, to jest to, to jest to. To jest właśnie to, z czym mamy walczyć. Bo nam życie ucieka. I nie zgadzam się z panem, panie Piech, że trzeba o rodzinę dbać. Tak, trzeba o rodzinę dbać. Ale jak się jest włodarzem, to trzeba dbać o wszystkich. Najpierw. Bo też się wtedy dba o rodzinę. A jak pan chce dbać o rodzinę, to niech pan zostanie zawodowym mężem. Zawodowym ojcem. I niech pan dba o rodzinę. Pan nie ma mieć czasu na różne błahostki w porównaniu z tak ważną funkcją, jaką pan pełni. Proszę Państwa, wybijmy sobie z głowy ten schemat, w który zostaliśmy wpuszczeni. To nieprawda jest. Polityk, ktoś to wylansował, polityk na plakacie z żoną, dziećmi, psem i kotem. Proszę Państwa, absolutnie nie. Absolutnie nie. Bo znaczy, że on będzie bardziej dbał o rodzinę, że będzie dopychał rodzinę. Panie Piech, ile kosztowała pana budowa domu? Właśnie pan dom wybudował, luksusowy. No tak, ale najpierw trzeba o rodzinę zadbać. Pan się niczym nie różni od tych, z którymi walczymy. Zwróćcie Państwo uwagę, że jakoś w Kościele katolickim jest trochę inaczej, panie Piech. Podobno właśnie dlatego ksiądz w Kościele katolickim nie ma rodziny, żeby zadbać mógł o swoich wiernych. A pan zupełnie co innego mówi. To jest względne to, co powiedziałem. To jest tylko moje zdanie, moja teza. Dbając o całą społeczność, dbamy też o naszych bliskich. I nie ma w demokracji innej formy dbania. A pan bardziej dba niestety o swoją rodzinę.
A to przykład, proszę Państwa, że można zarządzać gminą, gdy społeczność jest mądra, pozwoli działać takim włodarzom, że bez marketów obcych korporacji można się obyć i na bazie tego pieniądza, który pozostaje między nami, budować dobrobyt. Pan Piech mnóstwo firm wpuścił do Siemianowic Śląskich. Mnóstwo firm wpuścił. Obcych. A podobno chce z nimi walczyć. Śmiechu warte. To, proszę Państwa, artykuł od jednej z nas. Gospodarka.dziennik.pl. Ziemia bez Biedronek o gminie, co marketów nie chciała. Proszę Państwa, poczytajcie sobie ten artykuł. Wszyscy zadowoleni. Same lokalne firmy z unikalnymi produktami, bo mają zbyt, bo nie ma alternatywy. Ludzie muszą tam zostawić te pieniądze, a na bazie tych pieniędzy można tworzyć coś unikalnego, coś, czego nigdzie nie ma, a nie będzie jak w wizjach z przyszłości. Jedna korporacja rządzi wszystkim, wszędzie, mimo różnych nazw sklepów, te same produkty, bo do tego już dochodzimy. Po kaszubsku, w Serakojcach, dzieja, przepraszam, to jest chyba kaszubski język, działa 148 krumów, czyli sklepów. Czyli w Sierakowicach działa 148 sklepów, aha. I o dziwo, nie ma wśród nich żadnego dyskontu. Poczytajcie sobie Państwo ten artykuł, łeb spada. Da się. Wcale nie musi być tego badziewiastego jedzenia ze zmielonymi robakami. Można zupełnie inaczej funkcjonować na bardzo wysokim poziomie. Gdyby oni tam wpuścili w tych Sierakowicach markety, to by mieli biedę. Jak w Siemianowicach, panie Piech. Jak w Siemianowicach. Panie Piech, i oczywiście to, do czego pan doprowadził Siemianowice Śląskie, czyli mniej więcej to, do czego doprowadziły rządy PiS-u, PO i innych w Polsce, to nie wasza wina. To nie wasza wina. Pan się zabezpieczył. Cytat z pana. To Maryja jest menadżerem miasta. Ona je prowadzi. To co? To, że firmy bankrutują? To, że pan zarabia? To, że pan siedzi w spółkach w innych miastach i blokuje innym etaty w tych miastach? To wina Maryi? To nie pana jest wina. To Maryja jest menadżerem miasta, tak? Pan jeździ po całej Polsce, a Maryja zawiaduje tak miastem fatalnie, tak? Piosenka z czarnych chmur. Na północy, gdzie bór liściasty, pająk swe sieci rozwija. Krzyż ma na plecach, nienawiść w sercu, na ustach Jezus Maryja. Nie mogę śpiewać, bo serce pęka i lud na rękę mnie pali. Nie mogę nucić mojej piosenki, królu, gdy lud twój się żali. Kiedyś tego nie rozumiałem, gdy w liceum mieliśmy omawiane Dziady Mickiewicza. Panie Piech, zemsta, zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem lub choćby pomimo Boga. Panie Piech. W innych samorządach nie lepiej. Mamy artykuł z Interii. Tutaj chyba redaktorem naczelnym jest pan Witwicki. Panie Witwicki, napisz pan coś, jak jest Włocławek zarządzany. Jest podobnie zarządzany jak Wrocław. Nagła poprawka Sutryka. Mieszkańcy mają się zrzucić na pensję piłkarzy. Śląsk Wrocław pochwalił się pozyskaniem duńskiego napastnika, za którego jeszcze kilka lat temu jakaś tam drużyna płaciła 8,9 miliona euro. W tym samym czasie prezydent Wrocławia pan Sutryk przygotował dokument, z którego wynika, że z miejskiej kasy chce pożyczyć klubowi 20 milionów złotych. Pieniądze mają pójść na opłacenie pensji zawodników i sztabu sportowego. Piłkarskie hobby urzędników staje się finansową studnią bez dna, za które płacą mieszkańcy Wrocławia. Proszę Państwa, nie tylko mieszkańcy Wrocławia. To jest problem, co ja teraz tutaj wypowiadam, bo ludzie lubią sport, ludzie lubią przychodzić na te mecze i tak dalej, ale ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ten show
jest finansowany z ich kieszeni. Nie musi być finansowany, proszę Państwa, z kieszeni podatników i też będzie show, i też będziemy się bawić i cieszyć, ale jest finansowany z kieszeni podatników, gdyż na tych meczach bardzo często włodarz jest wymieniany, siedzi na loży, rozdaje bilety dla swojaków, mimo że zwykli ludzie, fani czy futbolu, czy koszykówki, jak we Włocławku, płacą normalne bilety, to kasta uprzywilejowana ma w ten sposób komu wyrażać wdzięczność za różne tam rzeczy i oni siedzą na lożach, a korzystają przede wszystkim później na tych kibicach jako wyborcach. Patrzcie, to dzięki mnie. Widzicie, wybierzcie mnie, to dzięki mnie. Takie jest podprogowe przesłanie. Proszę Państwa, to jest przestępstwo. Nie wolno w Polsce samorządowi finansować sportu zawodowego. A jest finansowany. Czy we Wrocławiu, czy we Włocławku jest finansowany z kieszeń mieszkańców. Różne stosują sztuczki, żeby to obejść. A to przez spółki na przykład gminne, które robią zrzutki. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby później wykorzystać te przedstawienia politycznie. Gmina w ustawie o samorządzie ma obowiązek finansować sport amatorski jako promocję krzewienia kultury fizycznej i tak dalej, ale nie zawodowy. To jest przestępstwo. Ale nikt w Polsce tego nie widzi. Nikt w Polsce tego nie widzi. I inna cudaczna sytuacja we Wrocławiu. Oczywiście tutaj prezydent pewnie nie maczał w tym rąk. Mam nadzieję, panie Sutryk. Proszę Państwa, odbył się koncert Chwała Mu. Oczywiście chodzi o koncert dla Boga. A chodzi o to, żeby się ludzie integrowali, żeby mieli gdzie wyjechać i tak dalej, i tak dalej. I to, proszę Państwa, robiła ten koncert jakaś tam fundacja. Ja pierwszy raz o niej słyszę. Rozpal wiarę, która, proszę Państwa, wydała na ten koncert jakąś kwotę pieniędzy i po tym koncercie, on się miał jakoś tam sfinansować i po tym koncercie powstało 750 tysięcy długu. To jest rozmach, to jest, proszę Państwa, rozrzutność. Tak mniej więcej Konfederacja te swoje konwencje też urządza, przy czym tu uważam było pewnie gospodarniej, bo było no, podobno tam około 20 tysięcy ludzi, a jak Konfederacja robi konwencję za 420 tysięcy złotych, no tam około 300 przyjeżdża. To jest, proszę Państwa, to dopiero jest skala rozmachu, jak będzie rządziła Konfederacja. A co dla nas, zwykłych obywateli? O tym artykuł z Polsat News. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o korzystanie z wody na działkach. Ludzie mają takie studnie pokopane, tam pompują sobie wody, takie studnie artezyjskie. No i co? I na mocy tych przepisów, które nasz Sejmas uchwalił, grzywna lub areszt grozi działkowcom. Dziesiątki tysięcy Polaków nielegalnie korzystają ze studni. Patrzcie, dobrze, że to jest duża, że działkowcy to duża grupa wyborców przed wyborami i dobrze, że przed wyborami to wyszło, bo może jakoś przymkną oko na tych biednych ludzi, którzy, proszę Państwa, chcą mieć jakiś fertel ziemi, jakąś przestrzeń, żeby w miarę mogli tam jakoś funkcjonować. To jest dla nas z kolei, tak? Kary, opłaty i przekonanie, że jesteśmy, że ciągle coś robimy nielegalnie, proszę Państwa, że ciągle coś robimy nielegalnie. Ciesz się, że cię nie ukarali, potem taki człowiek się cieszy. Patrzcie, umorzyli nam, o, kamień z serca, ale dobra władza. No, proszę Państwa, nie żartujmy. I teraz na koniec już chciałem się Państwu troszkę pochwalić. Ci z Państwa, którzy jesteście z programem, musisz to wiedzieć, od tam 2015 roku, to pamiętacie, że obiecałem, że zrobię porządny program na temat zjawiska chemtrails. De facto zrobiłem więcej niż ten porządny program, bo w wielu odcinkach, głównie tam rok 2015-16, opowiadałem Państwu, o co chodzi z tymi smugami na niebie. Wtedy wypowiadałem bardzo obrazoburcze stwierdzenie, że to jest, proszę Państwa, specjalnie robione.
Ja przygotowałem się, zanim wypowiedziałem te słowa, wertowałem gdzieś 2-3 doby różne dokumenty, różne materiały, artykuły na ten temat i no, zrobić z tego książkę można by było. W Polsce to zjawisko jest, proszę Państwa, wyśmiewane, no bo przecież my jesteśmy mądrzy, my wiemy najlepiej, jakieś tam teorie spiskowe i wtedy pamiętacie, jak było to tłumaczone przeze mnie, że to jest, proszę Państwa, tam to niebo, mleczne niebo, które jest od jakiegoś czasu nad nami. Młodzi ludzie to się nawet już wychowali. Myślą, że to jest normalny kolor nieba. Nie, proszę Państwa, niebo to jest błękit. Błękit taki, jak ja pamiętam z dzieciństwa. To, co teraz wisi nad nami, no choć może od czasu COVID-u troszkę więcej tego błękitu jest, to jest oficjalna agenda ONZ, program stabilizacji klimatu na planecie. Tłumaczyłem, pamiętacie Państwo? Potwierdźcie w komentarzach, że pamiętacie, że to tłumaczyłem, bo w świetle tego, co się właśnie wydarzyło w Unii Europejskiej, oczyści mnie to z tego podejrzenia o foliarstwo. Mówiłem o tym, że rozsiewana jest nad nami mgiełka, która w teorii ma odbijać promienie słoneczne i to ma studzić planetę. Ma nie być tak nagrzewana planeta. Na początku miało być to rozpylane jakieś tam świństwo, które niby nie zagraża zdrowiu i życiu. Później, z tych informacji, do których ja się dogrzebałem, później koncerny zaczęły kombinować z utylizacją odpadów, bardzo drogich, jeżeli chodzi o utylizację, tona takiej utylizacji pewnych związków chemicznych, to są, proszę Państwa, to są kwoty nieraz w dziesiątkach, setkach tysięcy za tonę. W związku z tym koncerny często farmaceutyczne i inne postanowiły, proszę Państwa, to też dotyczy odpadów radioaktywnych, przeforsowały sobie, że zamiast tego, powiedzmy tam, tlenku srebra, mogą użyć jako zamienniki innych substancji. A że powyżej 10 km nad powierzchnią Ziemi prawo danego kraju nie działa, no to, proszę Państwa, w zasadzie nie ma przestępstwa. I te wszystkie śmieci na nas lata całe wyrzucali i, proszę Państwa, powstał problem. To było do tej pory teorią spiskową, do tego momentu, ale od tego momentu już nie. Kompletne potwierdzenie tej teorii, którą Państwu przedstawiłem, tylko nie miałem czasu zrobić z tego doktoratu, wybaczcie mi, ale pamiętacie, często poruszałem ten problem. Polsat News, tak, oficjalne medium. Komisja Europejska chce zakazać ingerowania w pogodę. To niedopuszczalny poziom ryzyka. Właśnie się kapnęli chyba, że już Ziemia jest tak zasmrodzona, poziom radioaktywności też nam dziwnie skoczył i dziś chcą tego zakazać. Mówiłem o tym, że jakie tanie loty, jakie loty do Londynu za 50 zł? Przecież samolot spala 15 ton paliwa. Jakie 50 zł za bilet, ludzie? Poprzez właśnie samoloty pasażerskie i dopłaty korporacji za rozsiewanie odpadów nad nami. Dlatego były te bilety takie tanie. Ale dziś przychodzi kryzys. Dziś już nie będziemy tak latać, my Europejczycy, w związku z tym nie będzie można tworzyć tej mgły. No to, proszę Państwa, to był komputer, to tym sterował, tak? Samolot lecąc na jakiejś trasie po prostu popsikiwał, tak? Inny samolot włączał i wyłączał rozpylanie. W związku z tym było to skoordynowane. I to obniżało cenę lotów. Koncern zamiast zapłacić za utylizację, płacił liniom lotniczym za utylizację poprzez rozsiewanie tego rozdrobnionego syfu. Komisja Europejska ogłosiła, że ma zamiar wprowadzić zakaz geoinżynierii, bo to tak się nazywało, geoinżynieria, której zadaniem jest modyfikacja pogody i zatrzymanie zmian klimatu. Decyzja wydaje się być zaskakująca. Jaka zaskakująca? Wystarczyło tylko, musisz to wiedzieć, z dawien dawna, a nie wyśmiewać i atakować. Ale urzędnicy z Brukseli widzą w tym obszarze zagrożenia. Nikt nie powinien przeprowadzać eksperymentów sam na naszej wspólnej planecie. Oczywiście, że tak, ale kto tam się liczył z naszym zdaniem? Wariaci, wariaci. Mówił pod koniec czerwca szef polityki klimatycznej Franz Timmermans. Proszę bardzo, proszę Państwa, lata całe pozwalali na to, lata całe pozwalali. Ale dziś, gdy Europa będzie w kryzysie, będzie w biedzie, i tak nie mogą tego realizować, rozumiecie? I tak nie mogą, bo ludzie i tak nie będą latali. Unijni komisarze, mimo że zwykle forsują inicjatywy związane z działaniami mającymi zatrzymać zmiany klimatyczne,
A może to było powodem właśnie zmian klimatycznych? Może to było powodem? Bo w innych rejonach świata klimat się nie zmienił, to tylko w niektórych rejonach, właśnie tam w tych strefach lotów. To w przypadku geoinżynierii wyrażają obawy. Ich zdaniem ingerencja w pogodę może wymknąć się spod kontroli i zaszkodzić zamiast pomóc. O co chodzi, proszę Państwa? Chodzi o dwa aspekty geoinżynierii. Pierwsza to węglowa, czyli to CO2, ale druga sprawa to właśnie oddziaływanie słońca. Wzbudza to duże, większe kontrowersje i polega na odbijaniu promieni słonecznych. Osiąga się to za pomocą rozpylania aerozoli siarczanowych w atmosferze. I oni dziś nam przyznali rację. Może tego nawet nie wprowadzą, ale przyznali nam rację. Proszę Państwa, ja się naprawdę bardzo staram, zanim podam Państwu jakąś informację, nieraz się pomylę co do szczegółów. Sami wiecie, że walczę z różnymi fejkami, głupotami, które są rozsiewane do antysystemu, ale to nie była głupota. Ja to naprawdę sprawdziłem. Tylko tych dokumentów było tak dużo, że musiałbym naprawdę w tej chwili z tydzień poświęcić, żeby to wszystko zebrać do kupy, a tego tygodnia nie mam. Ale cieszę się, że w końcu ktoś przyznał, że coś jest nad nami rozsiewane. Także napiszcie Państwo w komentarzach, że pamiętacie, że ja to tak tłumaczyłem. Dziś mamy to już oficjalnie. I jeszcze na koniec artykuł o tym, że został zabity dowódca okrętu podwodnego na terenie Rosji. Jak czytam RMF, rosyjski dowódca zabity wpadł przez aplikację dla biegaczy. Ha, ha, hi, hi. Proszę Państwa, no, tropił go morderca na zlecenie. Tu mamy właśnie tego komandora. A za nim na rowerku jedzie typek, który został namierzony z kamer przemysłowych. Został zatrzymany w Rosji i zeznał o co chodziło i kto go do tej roboty wynajął. Więc czytamy już zeznania. Widzieliście Państwo nagranie, jak go schwytali, trząsł się jak... A to mistrz karate, tam Kyokushinkai, trząsł się, jak weszli do niego agenci FSB, to Siergiej Denisenko, który zabił Stanisława Ryżyckiego na zlecenie ukraińskich służb. Podejrzany przyznał się do winy. Według Denisenko przygotowania do zamachu trwały od grudnia ubiegłego roku. Po zabójstwie miał polecieć do Rosji, ale stróżą prawa udało się go zatrzymać w Taupse, jak podały media. Później miał opuścić Rosję przez Turcję, a następnie wrócić do Ukrainy przez Szwajcarię. Tu właśnie drży pan Denisenko, zastrzelił tutaj z broni, z tłumikiem, jak prawdziwy killer, jak James Bond z licencją na zabijanie. A jak miał nie mieć tej licencji, jak współpracował z ukraińskim SBU. Proszę Państwa, my się musimy naprawdę zastanowić, o co chodzi z tą Ukrainą. Przecież to jest typowy akt terroru. Mordowanie obywateli innego państwa na zlecenie. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że na terenie Rosji jest 7 milionów ludzi pochodzenia ukraińskiego. Nie robią żadnych czystek. Jedynie w takich przypadkach, tak, łapią przestępców. Dlatego nie mogę źle myśleć o Rosji, tak jakby chcieli to ci, którzy nam podają fałszywe informacje. A dlaczego dobrze wyrażam się o Rosji? Wielokrotnie już o tym informowałem. Dla przeciwwagi. Dlatego, żeby nie zdołali źli ludzie naszczuć nas na Rosjan, bo tacy sami źli ludzie są w Rosji, którzy próbują ich naszczuć na nas. Dziękuję, to tyle na dziś. Zapraszam na jutro.